Witamy Państwa bardzo serdecznie z tej strony: Zuzia, Janek, a ja jestem Mateusz. To już szósty odcinek Errora. W dzisiejszym odcinku ponownie przygotowaliśmy trzy tematy. Zapraszamy! Dzień bez afery w polskim internecie dniem straconym. Ostatnio dużo szumu zrobiło się wokół polskiego streamera League of Legends Rypsona. Streamuje on na Twitchu, a zdecydowaną większość czasu poświęca graniu. Jednak ostatnio na TikToku zaczęło się pojawiać mnóstwo shotów, gdzie wyżej wspomniany streamer uczy innego streamera matematyki. I początkowo nie wywołało to żadnej kontrowersji. Mikrocypek, którego Rypson uczył matmy, również jest streamerem, jednak jego content był wcześniej nieregularny i polegał głównie na komentowaniu różnych filmików w internecie. Jest również analfabetą, jednak nie jest upośledzony psychicznie. I to w całej sprawie będzie niezwykle ważne. Bo w pewnym momencie innym streamerom zaczęło to przeszkadzać. Zazdrość? Kto wie. Na to pytanie powinien odpowiedzieć Kasaczek, który jest youtuberem komentery. Wstawił on bowiem tweeta, w którym zamieścił screen z szoterskiego konta na TikToku, na którym były same filmiki z Rypsonem i Mikrocypkiem. Wyżej wspomniany tweet podpisał, ile można. Zaczął się na niego hejt. Ludzie wyzywali, co nie jest fajne, jednak pojawiło się również sporo konstruktywnej krytyki, z którą YouTuber niekoniecznie sobie poradził, o czym świadczą zablokowane komentarze, a następnego dnia kolejny wpis, w którym chłopak twierdzi, że Twitter jest dla niego useless i że odchodzi z tej platformy. Warto dodać, że odpowiedź do tego tweeta nagrał Ripson. Mówi, że cypka poznał rok wcześniej, polubili się, a to, co się dzieje aktualnie na streamach, wynika z koleżeństwa. Podkreślił również, że cypek doskonale rozumie, co się wokół niego dzieje, a jego niepełnosprawność jest tylko fizyczna. Świadczy również o tym fakt, że cypek nie chce uczyć się poza streamem, bo widzi, ile korzyści przynosi mu robienie tego na live. Przybyło mu widzów, którzy dopingują w nauce dodawania, ale korzyści są też materialne. Mikrocypek za donate od ludzi mógł sobie kupić kanapę do domu i jednocześnie odłożyć trochę oszczędności. Więc ja również zapytam. Ile można? Ile można szukać dziury w całym? Ile można dzielić ludzi pod pretekstem wywołania dyskusji? Nikomu to nie służy, ale widocznie parę kliknięć przez kontrowersję jest dla kogoś wystarczające, żeby szukać problemu tam, gdzie go nie ma. Słynne, co proszę? zna już dzisiaj prawie każdy, a do sytuacji odwołał się nawet Mateusz Morawiecki. W czwartek na portalu X użytkowniczka o pseudonimie Nina opublikowała screeny z grupowego czatu pracowników radomskiej firmy GiftPol, oferującej gadżety reklamowe. Powodem miało być niezadowolenie szefa z efektów jej pracy. Zamiast 15 wizualizacji zrobiła jedynie 9. Kobieta przypomniała pracodawcy, że dopiero uczy się nowego programu a on sam doskonale zdawał sobie sprawę, że graficzka nie pracowała nigdy w Korelu. W odpowiedzi pani Nina otrzymała, otrzymała sławną już wiadomość. Co proszę? Chyba pani żartuje. To dziękuję, do widzenia, ja nie płacę za naukę. Zwolniona kobieta jeszcze w okresie zatrudnienia opisywała na Portalu X warunki pracy w GiftPolu. Z jej postów wynika między innymi, że pracodawca nie chciał jej zapłacić za 8 godzin szkolenia, o czym wcześniej jej nie poinformował. A także o tym, że przerwę na posiłek można było sobie zrobić tylko o godzinie 12, gdy pracownik zjadł o innej porze, musiał liczyć się z karą. Co zrobił właściciel agencji? Najpierw postraszył byłą pracownicę pozwem i opublikował dość uszczypliwe oświadczenie, a potem zapragnął wykorzystać swoją sławę i za zarobić na tym skandalu. W sklepie firmy pojawiły się koszulki z napisem: Co proszę? które miały pokazać najwyraźniej dystans szefa do całej sytuacji. Odzieży już nie ma. Podobnie jak profilu Giftpol na Facebooku, który znalazł się pod ostrzałem oburzonych internautów. Z mojej strony życzę pani Ninie wszystkiego co najlepsze i żeby nigdy więcej nie trafiła do żadnego Januszeksu. Od dłuższego czasu w internecie promowana jest patologia. Na siłę zewsząd wpychani są nam kryminaliści, którzy ogłaszają się głosami moralizatorskimi w sieci. Żeby to najlepiej opisać, chciałbym przedstawić Wam pewien łańcuszek tych... Normalnych głosów w internecie w dobie ostatnich afer. I od razu ostrzegam, że niektóre treści mogą być dosyć szokujące. Zacznijmy od postaci Popka. Jakiś czas temu wybuchł ogromny skandal wobec króla Albanii, bo światło dzienne ujrzało wideo, gdzie Popek wymachuje wojowniczo swoim monsterem i okłada owczarka niemieckiego popysku. Dodatkowo zapowiedział akt yy, defekacji dla pani lekkich obyczajów. 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum, 3 na studiach, żeby opowiadać teraz o tym. Ale dobra, wracając, jak możecie się domyśleć, internet zapłonął po tym filmiku i zaczęło się, nomen omen, słuszne kancelowanie Popka z przestrzeni publicznej. Odsunęła się federacja Gromda, której Popek był twarzą. No generalnie Popek w internecie nie miał już życia. Skończyło się to tym, że Popek aktualnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym. I kiedy wybuch, wybuchła ta afera, najmocniejsze oświadczenie zostało wystosowane przez Marcina Różala-Różalskiego. W kilkuminutowym filmiku wyzywa Popka od najgorszych. Życzy mu najgorszego. Nie ma się co dziwić, że tak reaguje znany miłośnik zwierząt na czyn zoofilski swojego byłego podwładnego. Cały internet przyklasnął Różalowi. Wszyscy mówili, że dobrze gani zoofila. Problem jest tylko taki, że Różal okazał się być jeszcze gorszy. Jakiś czas temu na jego instagramowym profilu pojawiło się wideo, gdzie padają słowa: W niektórych kwestiach zgadzam się z Władimirem Putinem. I tu nawet pełen kontekst nie pomaga, bo to zdanie w całości brzmi: popieram Władimira Putina w tym, że mówi, że nie chce wojny, żeby go nie prowokować, wojna nie jest nikomu potrzebna, cały czas jest konsany, prowokowany. Zastanawiam się, Marcin, ty jesteś aż tak głupi? Czy to jest po prostu dla zasięgów? Bo chyba jest różnica w zdaniu, nie chcę wojny, a w zdaniu, popieram Władimira Putina w tym, że nie chcę wojny. Jest różnica w zdaniu, owczarki niemieckie to najlepsza rasa, a w zdaniu, popieram popka, że owczarki niemieckie to najlepsza rasa. Oczywiście w filmiku powtarzana jest propaganda Kremlu, że ta biedna Rosja jest wiecznie atakowana i nie warto jej nic robić. Ale już mniejsza o to, bo jak przyjrzymy się całej postaci różala, to zobaczymy, że nie warto go uznawać za wyznacznik moralny w żadnym aspekcie. Otwarcie mówi o tym, że jest nacjonalistą. O LGBT mówi, że jest to ideologia, która uczy dzieci siadanie na siusiaku księdza. Tam oczywiście były użyte mocniejsze zwroty. Widywany jest często w ubraniach z neonazistowskim symbolem Szwarce zone. On sam tłumaczy, że to przecież jest pradawny symbol słowiański. No dobra, Marcin, to może naucz na ubrania jakieś ubrania ze swastyką. Przecież to jest stary hinduski symbol pozytywnej energii. Spójrzmy jeszcze raz na nasz łańcuszek. Zofila gani człowiek z symboliką neonazistowską oraz popierający słowa Putina. Ale to nie jest koniec, bo w świetle tego wszystkiego, co właściwie, co właśnie w tym momencie powiedziałem o różalu, po, postanowił się nim zainteresować ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Powiedzieli, że złożyli zawiadomienie do prokuratury w związku z tym, yy, co właśnie powiedziałem, yy, i ktoś mógłby wreszcie sobie pomyśleć wreszcie jakiś dobry głos w internecie. No, dopóki nie przyjrzymy się założycielowi ośrodka, czyli Rafałowi Gawłowi. Jest on mianowicie osobą skazaną prawomocnym wyrokiem, która uciekła przed wymiarem sprawiedliwości do Norwegii. W 2019 roku został skazany za oszustwa i wyłudzenia na dwa lata. Po czym uciekł do Norwegii i do dziś swojego wyroku nie odsiedział. To spójrzmy teraz jeszcze raz na ten łańcuszek. Zofila gani nacjonalista wspierający Putina, a jego gani oszust i wyłudzacz, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. To ja teraz czekam, aż Rafała Gawła będzie ganił Marcin Trynkiewicz, a Trinkiewicza nie gani Masa Sokołowski. Jak to jest, że kryminaliści moralizują kryminalistów? A to wszystko oglądają ludzie, bardzo często nieletni, którzy chłoną całą tę papkę. Przedstawiłem jeden taki łańcuszek, ale możecie być pewni, że jest tego dużo więcej. Spójrzmy chociaż na same free fighty. Spójrzmy na osoby zamieszane w Pandora Gate. Ludzie wyrządzają komuś krzywdę, internet o tym zapomina w przeciągu miesiąca i to daje im w głowie prawo doganienia innych za ich winy. To był mem, ale coraz bardziej prawdziwe jest stwierdzenie, że w polskim internecie jedynym porządnym człowiekiem jest klocuch. Kolejny odcinek za nami, pora na podsumowanie. Dzisiejsze tematy były naprawdę ciekawe. Od tych bardzo wholesome typu właśnie mikrocypek uczący się matematyki do naprawdę mocno kontrowersyjnych, wręcz zahac zahaczających o kryminał, jak w przy przypadku tego naszego łańcuszka wzajemnych zależności. Ale dobra, mikrocypek. Co uważamy o mikrocypku? Moim zdaniem mega inicjatywa w ogóle Rypsona, że właśnie chciał pomóc. Sama drama z kasaczkiem była trochę dziwna moim zdaniem, ale same dobre korzyści z tego idą, ponieważ teraz na przykład mikrocypek ma swój mikrotur, podczas którego może spotykać się z fanami oraz zbierać na wózek, który, no, jakby nie patrzeć, z czegoś śmiesznego, z czegoś takiego pomysłu na kontent, wyszło coś wspaniałego. Drama Oni, całe, całe jakby wydarzenie ogólnie do mikrocypka, bardzo pozytywne. Niesie naukę, daje korzyści, nic w tym złego. No Ja w naszym dymometrze bym to oceniła trochę wyżej niż kanał Zero, ale też jednak to nie jest taka top drama e, jak Tak, inne tak. Telety. To może nie tyle drama. Tak, tak więc... tak w połowie stawki, myślę, by było idealnie. Pięteczka. Dajemy piąteczkę. Teraz. Co, Co proszę? proszę? Cudowne, cudowne, znaczy cudowne, no na pewno nie z perspektywy pani Niny w dniu kiedy to wybuchło, ale no teraz z perspektywy czasu można powiedzieć, że niezwykła drama, bo pokazała właśnie z jakimi rzeczami muszą się mierzyć młodzi na rynku pracy swoją drogą, bo od tamtego czasu, nie wiem czy śledzicie Twittera, ale wyszło jeszcze kilka innych tak. różnych ciekawych afer, właśnie podobnych szefów. Nie wiem czy wy kiedyś dla Janusza x pracowaliście, ale... Jeden chyba dzień. ...każdy kto pracował w gastronomii <laughs> czy w tego typu pracach to wie o co chodzi. Ja gastronomia, ale tak, miałem przyjemność. Ja też myślę, właśnie. że tutaj ósemeczka byłaby dobra w porównaniu, tak do Klauta. Mhm, mm Janek, co też, to jest? Też mi się tak wydaje, że ósemka jest dobra, taki. Jesteśmy zgodni. Słuchajcie, co powiemy temat? o łańcuchu wzajemnych zależności, gdzie kryminalista poucza kryminalistę, żeby nie był kryminalistą. Dla mnie to szczerze, że jest... to jest największy temat. To jest patologia, tak samo jak Klaut MMA było. My chyba w każdym odcinku musimy ruszyć patologię. patologią. <noise> no, szczerze mówiąc, no, jedno z drugim jest bardzo połączone, jakby nie patrzeć. Zarówno ten łańcuch z tymi właśnie freak fightami, bo bardzo często to są te same środowiska. Szczerze to skoro dzisiaj wybieramy temat miesiąca, ja bym tutaj postawiła, że to jest nasz główny temat. Dałabym tutaj nawet dziesiątkę. Dziesiątka? No, przychylam się do tego, tak też, też bym się pod okay. tym podpisał, więc dziesiątka będzie adekwatna i dzięki temu łańcuch zostaje naszym tematem, tematem miesiąca. miesiąca. Tak jest, czyli jakby nie patrzeć, na takim naszym drugim miejscu tutaj byłoby, co proszę i Cloud. Yy, okay. Chyba nie będziemy rozdzielać, kto konkretnie na drugim, kto konkretnie na trzecim, po prostu łańcuch yy, wzajemnych zależności między kryminalistami, co proszę o Januszeksa oraz freak fighty, w tym przypadku Cloud MMA, to jest to, czym można powiedzieć, że żyliśmy przez marzec. Także dziękujemy Państwu za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku Errora. Cześć!